O Jezu, gorące. Yerba mate. Zajeb... Siemanko, bo chcecie, witajcie w drugim odcinku Brudów, bo chcieć to móc, czyli kanału podróżniczego, który aktualnie nie podróżuje i tym samym tworzy serię tego, co już było. A dokładnie dzisiaj będzie druga część serii Bo chcieć to móc, bez cenzury. Zaczynajmy. Już? Tak. Ready? Tak. Are you sure? Kurde! No. Podróż to nie tylko piękne widoki. Ten odcinek będzie trochę bardziej techniczny. Zobaczycie, jak wygląda proces nagrywania i wszystko, co się dzieje przed cięciem i po cięciu w filmie. I to jest jedna z takich sytuacji, gdzie człowiek chce coś nagrać fajnego, ale tutaj pan gra na harmonii. Nagrywanie to nie zawsze tylko bierzesz aparat, wciskasz przycisk i poszło. Tak naprawdę, poza tymi wszystkimi ustawieniami, które trzeba ogarnąć, nagrywanie filmów czy fotografia wiąże się z gimnastyką. Dominik? Krzysztof, pueden levantar. Are we going behind them? Perfecto, muy bien. Ujęcie zawsze bardzo fajne i wtedy przychodzi do tego momentu, kiedy trzeba się wracać po kamerę. Nieraz gramy w papier, nożyce i nieraz jedno biega, nieraz drugie. Na krótkie dystanse jest to spoko, gorzej jak trzeba dymać z plecakiem, jeszcze się schylić, cofać i w ogóle tak właśnie powstają ujęcia, kiedy my przechodzimy obok. Trzeba się też nieraz nieźle ubrudzić. A już taką najbardziej nieodłączną rzeczą nagrywania wszystkich tych ujęć filmów jest to, że musimy się umówić na jakąś formę, że tutaj przejdziesz, tu zrobisz, tu kucniesz, tutaj niby spojrzysz w prawo, tu w lewo. No takie aranżowanie. No idź teraz. Idź. Patrzę. Udawaj, że biegniesz! Patrz! Tak do góry, tak bardziej po łuku. Haj! I wsadź rękę! Z kolejny przykład tego, jak musimy kombinować, żeby te ujęcia jakieś ciekawe były dla filmu. Okej. Okay. 3 razy się zatrzymywaliśmy, żeby nagrać Dominika, jak jedzie skuterką, motorkiem. Kurde, jakbyś się nie drapał po dupie, a szedł, to może byłoby lepiej. Nie po dupie, tylko koszulkę wkładam. Chyba taką najlepszą aranżowaną rzeczą, którą możecie zobaczyć w vlogach, czy naszych, czy w sumie wszystkich, to jest jak ktoś się budzi, a aparat już chodzi. Jeden dzień z życia na workawayu. Dobra, nagrywam. Oczywiście też nie wszystko jesteśmy w stanie spamiętać, kiedy trafiamy na jakiś fajny pomysł w trakcie nagrywania. Ja robię takie na przykład notki. Po scenie z lodami dodaj voiceover, że 3 minuty później wylałeś to na aparat i na białą koszulkę Natalii i na siebie. To będą połączone ujęcia po kolei. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Mało kto wie, ale na początku naszej podróży mieliśmy takie ambicje, żeby stworzyć daily vlogi. Strasznie nam się to podobało Krzysztofa Gonciarza i pomyśleliśmy, że to będzie coś naprawdę fajnego, ale nasza wiedza filmowa była praktycznie zerowa. Tak samo montażowa, zaczynaliśmy od takiej, no naprawdę laickiej wiedzy, zerowej dosłownie. Daily vlogi były takim ambitnym podejściem, że rzeczywiście to będzie ciekawe. Każdy będzie oglądał codziennie, przecież wszyscy chcą oglądać podróżników. No, przejechaliśmy się w trybie natychmiastowym, ponieważ stworzenie takiego daily vloga trwało bardzo długo. I to byłoby naprawdę podczas takiej podróży ekstremalnie trudne. Tym bardziej, że styl, jaki lubiliśmy, zawsze składał się na to, że chcieliśmy pokazywać te dodatkowe ujęcia, tą naturę, te zbliżenia. I montaż byłby po prostu niewykonalny, taki codzienny. Będziemy mieli dużo ujęć, okej? Tak, tak. Rób, bo się przydadzą.
Bardzo dużo youtuberów w tej formie nagrywania po prostu tego, co widzą i tworzenia vlogów takich jednym ciągiem, bardzo fajnie się wybiło, stworzyło dużo ciekawych treści, mają po kilkadziesiąt, po kilkaset tysięcy subskrybentów. No my tego nie czuliśmy, chcieliśmy stworzyć takie bardziej wizualnie ładne vlogi i myślę, że dużo osób wśród Was docenia te właśnie ujęcia, które nagrywaliśmy. Nagrywasz? My i setki innych turystów myśleliśmy, że... Ale wracając do samego montażu. Ja montowałem gdzie się dało. W autobusie, na statku, w namiocie, w hotelu, w kibelku, na plaży. Jeszcze pewnie w naprawdę wielu, wielu miejscach. Jeżeli miałbym rzucić statystyką, jeden film to około 10-12 godzin montażu. Czyli od momentu, kiedy wgrywam materiał na laptopa, do momentu, kiedy wy go możecie już obejrzeć, mija mniej więcej 12 godzin. Biorąc pod uwagę, ile zrobiliśmy odcinków, spędziłem nad montażem w podróży około 1000-1200 godzin. Troszeczkę jest to zawyżone, ponieważ 5 czy 6 vlogów powstało już po powrocie do Polski, ale daje to Wam mniej więcej 42 doby ciągłej pracy nad vlogami. I rzeczywiście, moglibyśmy właśnie ściąć znacznie ten czas, ale po prostu chcieliśmy robić ładne ujęcia i dużo. A już w ogóle w Azji, kiedy dorwaliśmy obiektyw makro, zaczęło się takie większe parcie. Chcieliśmy te małe detale. Czyli w 310 dni naszej podróży można powiedzieć, że około 35-38 dni spędziłem na montażu. A do tego trzeba dodać jeszcze czas na Instagrama, na bloga, na audycje radiowe, na artykuły do gazety. No, powiem Wam, że zaangażowanie czasowo było gigantyczne. Taka najbardziej sytuacja kryzysowa, gdzie chcieliśmy podgonić vlogi, bo najpierw obiecaliśmy Wam daily, później obiecaliśmy, że będą co drugi, trzeci dzień, już nawet z tego nie potrafiliśmy się wywiązać, przypadła w Boliwii. W Boliwii wynajęliśmy apartament na 10 nocy tylko po to, żeby montować... Przy jakim się spada drugi śmierci? I wgrywać vlogi na kanał. Ponieważ internet był tam tak słaby, ustawiałem sobie w nocy budzik, żeby wstawać do vloga i kiedy jeden się załadował, ładować kolejny. W ten sposób udało nam się troszeczkę nadgonić, chyba 10 materiałami, co wystarczyło nam na kolejne bodaj to miesiąc. Jednak oczywiście taki apartament generował spore wydatki i to była inwestycja rzędu kilkuset złotych, kiedy w tym samym czasie mogliśmy być w jakimś hostelu lub pod namiotem. Jeszcze czekaj, zaskoczyłaś mnie. A skoro jesteśmy przy takich rzeczach technicznych, to zostańmy już przy nich. Pogadajmy o takich typowych problemach. Co może się wydarzyć, kiedy podróżujesz, nagrywasz i montujesz w drodze? Najbardziej oczywista rzecz, możesz stracić sprzęt. My straciliśmy kamerę GoPro, telefon, tą drugą rzecz przez własną w sumie głupotę, bo zachciało mi się nurkować. Tylko po to, żeby zrobić parę ujęć rybek telefonem, który wiedziałem, że nie do końca jest wodoszczelny. No i taka chyba największa finansowa strata był to laptop Natalii, który po prostu w podróży się przegrzał, procesor się stopił i ta sytuacja wymagała od nas po prostu zakupu nowego laptopa w Peru. Co najbardziej potrafi zgubić nas w podróży, to to, że jesteś taki pewny, że wszystko jest ustawione tip-top. I tak na przykład najbardziej oczywisty problem – mikrofon. Albo nagrywaliśmy pod wiatr, albo nie działał. Następna rzecz, ustawienie aparatu. Skylodge to była najdroższa atrakcja całej naszej podróży i po prostu nie mogliśmy się doczekać, aż wejdziemy tam na górę, zrobimy tysiące zdjęć, ujęć i powstanie z tego rewelacyjny vlog. Miał powstać i powstał, tylko że powstał z najgorszych ustawień aparatu, jakie były możliwe. Coś się zmieniło, byliśmy przekonani, że nagrywamy w HD, a nagrywaliśmy w gorszej jakości niż na telefonie. Czasem też trzeba przetrzeć ekran. Czy wiecie, że w ogóle pół roku nagrywaliśmy z brudną matrycą i nikt tego nie zauważył? Co jeszcze przykuło moją uwagę, to kompletny black luster. Black? Brak. Wydrywa z trochę.
Oczywiście podczas nagrywania przykuwacie uwagę innych, zwłaszcza w takich krajach, gdzie wasz kolor skóry może być bardziej, no nie wiem, interesujący, bardziej egzotyczny. I już pomijam tych mieszkańców, tubylców, którzy tam trzaskają wam fotografie, jak na przykład w Chinach, że o, biały człowiek, cyk, zrobimy mu zdjęcie. Ale są osoby, które po prostu lubią wam poprzeszkadzać. Nagranie czegokolwiek jest mega trudne tutaj, ponieważ co chwilę ktoś ci coś proponuje. Jak nie restauracje, to obrazki, jak nie obrazki, to wycieczki. Po prostu non stop coś. Musisz zejść. Nagrywanie w turystycznych miejscach jest okrutnie ciężkie, ale próbujemy, walczymy, żeby pokazać wam te najfajniejsze miejscówki. Więc teraz jestem na schodach. Dlatego staraliśmy się unikać ludzi i w trakcie nagrywania szliśmy po prostu w boczną uliczkę. Oczywiście jak planujesz, nie wszystko wychodzi tak jak chce i tak na przykład chcieliśmy wam pokazać Muzeum Jana Pawła II. Chcieliśmy was zabrać do Muzeum Jana Pawła II, ale niestety jest zamknięte z powodu inwentaryzacji corocznej na koniec roku. Też nieraz przyznam wam, że nastawiliśmy się, że coś nagramy. W ostatnim czasie bardzo polubiliśmy Telefariko. I właśnie dzisiaj z takiego skorzystamy. Już szliśmy do atrakcji, ponownie nagrywaliśmy już ten wstęp, żeby stworzyć tą atmosferę. A atrakcja okazywała się po prostu tak droga, że rezygnowaliśmy z niej. Aby dostać się na szczyt za mną tam na górę, ponieważ jest tam podobno bardzo piękny widok. Na pewno tak jest, nie wątpię. Wśród tych 25 tysięcy ujęć, jakie wykonaliśmy, znalazły się takie, które nie nadawały się po prostu na to, aby zostały opublikowane, ponieważ tematycznie nie pasowały do naszego kanału. I tak na przykład w Japonii trafiamy na liczne stoiska hentai. No jest to coś nawet niekontrowersyjnego, bo już wszyscy chyba wałkują ten temat, będąc w Japonii. To wiele filmów powstało o tym i uznaliśmy, że po prostu to nie ma sensu. Owszem, widzieliśmy to, mamy parę ujęć, ale no nie wpisywało się to w jakoś w nasz kontekst, że byłoby to wartościową treścią dla nas. Podczas naszej podróży również zdarzały się rzeczy tak naprawdę nudne, które nie chcieliśmy pokazać, a które dla nas byłyby ciekawe. Na przykład to było pachinko. Wybraliśmy się do salonu z Ignacym. Nigdy wcześniej tego nie robiliśmy, było to dla nas ciekawe, ale też nie mieliśmy co tak naprawdę wam o tym powiedzieć, więc nie robiliśmy tego na siłę. Parę ujęć zostało. Zobacz, bo co to znaczy 23? I ostatni typ takich materiałów, które nie do końca myślę, że nadają się na nasz kanał, to ujęcia z na przykład targów, gdzie są rzeźnie. Oczywiście w naszych filmach pokazywało się mięso, ryby, różne kraby, czy uciekająca ośmiornica po targu. Ale jest taki jeden materiał, który nagraliśmy w Chinach, a mianowicie egzekucja, zabijanie i oprawianie szczura bambusowego, który no po prostu wyszliśmy z kamerą z naszego hotelu i ona nagrała tą sytuację. Jak się później dowiedziałem od Kai, jest to szczur bambusowy, jest to całkiem normalne w Chinach i równie dobrze mógłby to być w Polsce kurczak. Jednak mimo wszystko taka forma ujęć uważam, że no nie do końca nadaje się na nasz content kanałowy. Jeżeli nie robilibyśmy reportażu o rzeźni czy o szczurach bambusowych, no to coś takiego nie powinno się znaleźć na naszym kanale. Okej, to już koniec naszej wycieczki dzisiejszej. Zdobyliśmy Kinder Scouta, 600 ponad metrów ponad poziomem morza. Jeżeli wam się podobały nasze przygody, to zapraszamy do subskrypcji. Możecie subskrybować i komentować. Zapraszamy. I to byłoby chyba wszystko. Myślę, że teraz już macie bardziej obraz tego, jacy jesteśmy. Druga strona jest taka, że teraz możecie zobaczyć, jak wygląda to nagrywanie, jak rzeczywiście te fajne ujęcia, co za nimi stoi, ile trzeba się czasem nagimnastykować, popróbować, popowtarzać, pokłócić się nawet między sobą, żeby powstało ujęcie, które ma kilka sekund, bo tak naprawdę z jednej godziny nagrywania wychodzi mniej więcej jedna minuta vloga. Takiego już graficznego, bo takie gadanie to oczywiście to po prostu włączasz kamerę i leci. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam was do subskrypcji i dzwoneczka, które i tak nie gwarantują wam tego, że zobaczycie następny film. Także po prostu musicie raz na jakiś czas do nas zajrzeć albo zajrzeć na Instagrama, gdzie zawsze regularnie informujemy, kiedy pojawi się vlog,
A jeżeli nie macie Instagrama, kulisy, bo chcieć to móc lub bo chcieć to móc, zajrzyjcie, dołączcie, pytajcie, napiszcie, może macie pomysły na odcinki, chętnie to przygotujemy, ponieważ oprócz vlogowania na bo chcieć to móc, nasza firma nagrywa bardzo ciekawe dokumenty, reportaże, reklamy i to wszystko możecie również zobaczyć na naszych social mediach. Tym samym do następnego!